Kwoka rasy podkarpackiej. Kura sama wysiedziała 7 kurcząt, teraz się nimi troskliwie opiekuje. Kury podkarpackie, można powiedzieć nowa stara rasa, wyhodowana z polskich kur zagrodowych. Nowa, bo od niedawna zostały wyselekcjonowane te ptaki, a stara dlatego, że zawsze były podobne kury na polskich gospodarstwach. Poprzez dobór odpowiednich osobników zostały wyselekcjonowane duże kury o różyczkowych grzebieniach, o niepowtarzalnym upierzeniu machoniowym pstrym, znoszące bardzo duże jaja. Nad tą odmianą cały czas trwają prace hodowlane, niebawem rozpocznie się proces rejestracji. Niestety ta kura ma trochę za dużo koloru czerwonego, ale za to jest wzorową matką. W przyszłym roku do rozmnażania nie zostanie dopuszczona. Jaja, z których wylęgły się kurczęta, pochodzą od innych kur. Ona je tylko wychowuje. Jak większość prymitywnych ras, tak i ta ma instynkt foczenia. Mogę podpowiedzieć nowym hodowcom tych kur, że najlepiej wybierać do dalszej hodowli kurczęta z ciemnymi głowami. Po dorośnięciu mają odpowiedni kolor. Przed nami gęsi bigorajskie, a za nimi kwoka z kurczakami. Czym różni się moja hodowla drobiu od zwykłego trzymania kur? Staram się dobierać tak ptaki do rozmnażania, aby potomstwo z nich otrzymane zgadzało się ze wzorcem rasy. Następnie obrączkuję młode ptaki, a w odpowiednim czasie pokazuję na wystawach, gdzie sędziowie oceniają moją pracę hodowlaną. A to ciekawa sprawa, ta kura sama zaadoptowała tego kurczaka. Nasze kurczaki już dorosły, tutaj możecie je zobaczyć. Zapowiadają się na bardzo dobre ptaki. Jako rasa prymitywna doskonale sobie dają radę, tutaj próbują nocować na drzewie. Tutaj mamy całe stado kur podkarpackich przed selekcją. Niektóre ptaki zostaną wybrane do rodów, gdzie będą mogły się rozmnażać. Od połowy zimy do późnej wiosny robione są rody kur. Ptaki przebywają w podziałkach, nie mogą się swobodnie ze sobą krzyżować. Tak uzyskane jaja są wkładane do inkubatora. Część kur w tych rodach zaczyna kwoczeć i wysiadywać jaja. Zapadła noc, kury idą spać. Tutaj mamy późną wiosnę. Ptaki zostały wypuszczone z rodów. W środku jest kogut podkarpacki.